Sponsorem podcastu jest Magneto Media, producent webinarów, podcastów i kursów online. Pozwól nam opowiedzieć twoją historię. MagnetoMedia.pl. Tu może pojawić się twoja reklama. Odbudowani. Społeczność z wartościami. I co z tego badania może wyjść, to znaczy, jakie, jakie parametry, jakie wnioski się wyciąga? Mierzymy podstawowe parametry nasienia i już na podstawie tych podstawowych parametrów jesteśmy w stanie powiedzieć, czy są niedomogi hormonalne, czy jest stan zapalny, czy gdzieś są jakieś genetyczne, na przykład kwestie jeszcze do pogłębienia, do sprawdzenia. I wtedy też również mężczyznę można diagnozować, można leczyć w sposób skuteczny. Nawet jeżeli nie uda się wyprowadzić tych wartości, tych parametrów, na których nam zależy, liczbowych plemników, do tych optymalnych, to wektor płodności jest wspólny. Więc wtedy pochylamy się również nad płodnością małżonki, kobiety i wywindowanie jej płodności do takiej superpłodności, bym powiedziała, nadrabia troszeczkę te nieprawidłowości po stronie mężczyzny. A czasem warto zmierzyć się z. O, czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z brokiem. By przezwyciężyć strach jak ty Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Odbudowanie i Podcast. Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że nasza grupa słuchaczy, ale także i widzów nie tylko na YouTube, ale również na Apple Podcast i Spotify stale rośnie. To ze wszechmiar ważne dla nas, dla twórców, że mamy dla kogo tworzyć i dla kogo się spotykać. Bardzo Państwu dziękuję. Gorąco zachęcam też do subskrybowania naszego kanału, po to, żebyśmy mogli razem budować tę społeczność i żeby te treści, które udostępniamy, jakoś nam nie umykały. I jeszcze jedna prośba, jeżeli w filmach, które Państwo oglądają, pojawią się reklamy, mamy gorącą prośbę, żeby ich po prostu nie skipować. Dlaczego? Dlatego, że dzięki tym reklamom my możemy rozwijać dalej ten podcast, bo ewangelizacja kończy się tam, gdzie kończą się. Pieniądze. A to dzisiaj jedyna forma, w jaki sposób możemy rozwijać ten podcast. I za to wszystko gorąco Państwu dziękuję. A dzisiaj będziemy rozmawiali o, no właśnie, świadomej prokreacji. O tym, co jest ogromnym marzeniem, wielkim marzeniem także młodych ludzi, par, małżeństw. Ale często na przeszkodzie stają nam różne problemy, właśnie z prokreacją. Mam takie wrażenie, że w tej rozmowie o prokreacji ominęliśmy bardzo ważny etap tworzenia dobrego otoczenia, przyjaznego otoczenia, żeby w sposób naturalny starać się o potomstwo. Tak szybko w tej dyskusji społecznej przeskoczyliśmy od razu do technologii. Myślę, że podzielają Państwo fakt i zdanie, że dzisiaj dużo mówi się o in vitro. Dzisiaj też będziemy rozmawiali o pewnej technologii, ale nie będzie to in vitro. Opowiemy o czymś innym. O czymś, co w myśl Kościoła Katolickiego jest dobre i akceptowane. To mnie zaskoczyło, bo pierwszy raz usłyszałem o Naprotechnologii. Czym jest Naprotechnologia? O tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim dr Karolina Siemianowicz. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. I od razu pędzę z pytaniem, czym jest Naprotechnologia. Bo informacjami zajmuję się od kilkunastu lat i zachodziłem w głowę, czy kiedykolwiek słyszałem taki termin. I kiedy uświadomiłem sobie, że nie słyszałem takiego terminu, to później zapytałem sam siebie, a co takiego się wydarzyło albo nie wydarzyło w tej wielkiej bańce informacyjnej, że tak mało mówimy o naprotechnologii. Czym ona jest? Termin naprotechnologia wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Tam pracował taki ginekolog, który miał już dosyć swoim wierzącym pacjentom, i sam zresztą był wierzący, proponowania w momencie zetknięcia się z niepłodnością, proponowania wyłącznie ścieżki programu in vitro. Więc stwierdził, że tak zgrupuje pewną gałąź medycyny, pewne postępowanie, pewne standardy postępowania żeby można było pomagać tym małżeństwom, tym parom bez wysyłania ich do programu in vitro. I tak opatentował jakby tą nazwę na protechnologia. Mhm. Ona skupia się głównie wokół działań ginekologicznych. W Polsce w tej chwili poszło to dużo dalej. Zostało powołane Polskie Towarzystwo Leczenia Niepłodności i Medycyny Prokreacyjnej. I y, częściej już w takim y, żargonie medycznym używamy terminologii przyczynowe leczenie niepłodności, a nie sama naprotechnologia. Natomiast ta naprotechnologia faktycznie jest jeszcze takim y, najbardziej znanym chyba słowem, który jest jakby w alternatywie do programu in vitro. We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem, że jakoś szybko w tej hmm. dyskusji y, przeszliśmy do w ogóle rozwiązań technologicznych. Mało mówimy o tym, jak stwarzać dobre warunki. Dla par, żeby mogły starać się o, o, o dziecko. Są to no, najróżniejsze rozwiązania od przecież kwestii zawodowych, żeby troszkę tego ciężaru, takiego stresu zawodowego zdjąć z ludzi, a szybko przeszliśmy do w ogóle takich rozwiązań, co gdzie połączyć komórka z komórką, i zaczęliśmy traktować nowe życie jako coś, jak, jako wynik pewnego zautomatyzowania. Działania różnego rodzaju technik, maszyn, dlaczego tak się stało? Ciężko mi powiedzieć, dlaczego akurat tak. Natomiast myślę, że to, co żmudne, to co trudne, jest nam ciężej przyjąć. I jako tak po ludzku, gdzieś tam wkrada się na nasza niecierpliwość i my lubimy zrobić więcej, lubimy, jak coś od nas bardziej zależy, a ta strefa prokreacyjna. W wielu, w, w, tak naprawdę w wielu procentach od nas nie zależy. Czy w przyczynowym leczeniu niepłodności. Czy w ochronnej medycyny pro, medycynie prokreacyjnej, czy właśnie w programie in vitro, nie ma lekarza, który powie, na 100% mi się uda. Mhm. To nie jest jak leczenie płuc, że dajemy celowane antybiotyki, na 100% nam się uda. To wszystko jest troszeczkę zależne od nas, ale jest to kreowanie nowego życia. I żaden człowiek nie ma takiej władzy, żeby chuchnąć, dmuchnąć i żeby na 100% się udało. Więc to przyczynowe leczenie niepłodności jest po prostu. Czasami żmudnym procesem diagnozowania, leczenia, ale zdobywania tego zdrowia, które jest później na lata. Opowiem tutaj taką historię. Wsiadłam dzisiaj do pociągu rano, jadąc tutaj, i dostałam zdjęcie testu ciążowego pozytywnego od swojej pacjentki, która dwójkę dzieci ma po takim długim, żmudnym leczeniu, trudnym. Natomiast ona jest już wyleczona, i właśnie samoistnie, że tak powiem, bez tego leczenia, już pojawił się ten test ciążowy dodatni, trzeba się nią tylko teraz zaopiekować. A program in vitro, myślę, że mogę sobie tutaj tak śmiało powiedzieć, jest receptą na bezdzietność, nie na niepłodność, tylko na bezdzietność, a niepłodność wciąż między małżonkami zostaje. I myślę, że kwestia jest tutaj też tego, co jest naszym celem. Czy wyleczenie i posiadanie potomstwa w sposób naturalny, czy właśnie poradzenie sobie z tą bezdzietnością. Mm -hmm. Powiedziała Pani o przyczynach y, tej niepłodności. I tak sobie myślę, że właśnie pewnie biorąc y, pod uwagę wszystkie dziedziny medycyny, szukanie wspólnego mianownika, y, analizowanie i badanie y, ciała, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Także w tej strefie psychofizycznej pewnie da się wyciągnąć jakiś zestaw przyczyn, które mają wpływ na to, że pary są bezpłodne albo jest problem z tą płodnością. Czy można je jakoś wymienić? Można je pogrupować i zrobić jakiś katalog takich przyczyn? Myślę, że można, natomiast każdy organizm jest inny i. Y tych przyczyn jest bardzo dużo i ja bym tutaj musiała cały podcast wymieniać, jakby te przyczyny mm -hmm. ze strony męskiej, damskiej, i tak dalej, takiej niezależnej czy wewnątrz e, organizmu, czy z zewnątrz. Natomiast bardziej chodzi tutaj o to, w jakiej kondycji jest organizm. To przepraszam, wejdę panie jeszcze w słowo, czyli nie można powiedzieć, że samo uproszczenie nie mogę mieć dzieci, to jest tak duży skrót myślowy i medyczny, no bo skoro istnieje jakiś. Duży zestaw przyczyn. Mhm. To znaczy, że powiedzenie tego, że nie mogę mieć dzieci, to byłoby zbyt duże uproszczenie, bo no, trzeba byłoby przeanalizować tak. siebie, przebadać i podejść w sposób bardzo takich holistyczny par, i kompleksowy. Takich par, które nie mogą mieć dzieci, czyli są bezpłodne, jest relatywnie bardzo, bardzo mało. My mówimy tutaj o niepłodności, czyli o chorobie, którą można wyleczyć. Niepłodność jest to wypadkowa. Całego, całej kondycji naszego organizmu, bo ten układ odpowiadający za płodność jest najdelikatniejszy. Jak chorujemy na inne choroby, jakieś choroby z autoimmunogresji, dużo stresu, nieprawidłowy tryb życia, nieprawidłowa dieta, nie wiem, mamy rozregulowaną tarczycę, yy, pracujemy w jakimś takim chemicznym mocno miejscu, mm -hmm. to to wpływa na kondycję całego naszego organizmu. A wypadkową jest ta dobra płodność. Jeżeli widzimy, że para nie może mieć dzieci standardowo ten rok starania, bo wtedy mówimy o niepłodności, gdy staranie trwa przy regularnym współżyciu powyżej rok, to szukamy tych przyczyn, gdzie coś zawiodło, że ta wypadkowa, że ten wektor płodności wspólnych małżonków jest niższy, i to poczęcie w ciągu roku się nie zrealizowało. E, wrócę tutaj też jakby do, do tego pierwszego pytania. Człowiek jest całością. Jest to ciało, umysł i dusza, czyli cud. I jak e, jest zaburzona którakolwiek z tych stref, to to będzie się przekładało anatomia na. Tą naszą fizyczność, duchowość, na psychikę, i cały czas te strefy się ze sobą mieszają, i musi zapanować pewna harmonia, żeby był ten dobrostan, żeby było to zdrowie. We wstępie powiedziałem, że naprotechnologia to jest zupełnie coś odmiennego niż in vitro, i no, że jest to w pewnym sensie jakiś ratunek, tak upraszczając, dla osób, które są w kościele. Żyją Ewangelią, pragną posiadać potomstwo, mają z tym problemy. I na tym polu duchowym, jaka jest różnica? To znaczy, dlaczego Kościół to akceptuje, jak to zaakceptował, jak mają przyjąć to ci, którzy no, chcą żyć zgodnie z nauką Kościoła. Ja bym bardziej chyba chciała bazować na faktach medycznych. Oczywiście duchowo jestem wierząca i te duchowe mm -hmm. przesłanki są dla mnie bardzo istotne. Ale pewnie te fakty medyczne mm. wpływają na tą decyzję. Kościoła. Zdecydowanie tak, ale jako lekarz w każdej książce biologia, embriologia, pediatria, biochemia, histologia i tak dalej jest definicja życia ludzkiego, jedna i prosta. Że nowy człowiek powstaje wtedy, kiedy łączy się gameta żeńska z gametą męską. Kropka. I wiedząc, że wtedy jest najmniejszy pacjent, którego ja jeszcze nie widzę, przysięga, którą składałam po studiach, że będę bronić życia ludzkiego i zawsze działać na jego korzyść, obowiązuje mnie w takim razie od którego momentu, od którego dnia życia tego człowieka? Dla mnie odpowiedź jest prosta, od samego początku. Wkrada się w to jakaś taka ideologia, że zarodek jest zdolny do implantacji w jamie macicy dopiero w piątej dobie. I stąd program in vitro. To w takim razie do tej piątej doby człowiek ma prawo ingerować, a później już nie może ingerować, tak? bo już jest zarodek wprowadzany do dróg rodnych kobiety. Tak? Ale te pierwsze pięć dni, gdybyśmy my ich nie przeszli, to byśmy tutaj nie siedzieli. Więc człowiek w momencie poczęcia y, różni się tylko tym od człowieka dorosłego, tak jak my tu siedzimy i rozmawiamy, liczbą komórek. Niczym więcej. A już idąc dalej też duchowo, jest taka y, książka, którą ja zawsze cytuję, bo uwielbiam ten cytat, książka Glory Polo trafiona przez Piorun. O kobiecie, która została porażona przez piorun, i Pan Bóg jej w trakcie tego, tego zdarzenia, jakby ona nie powinna żyć, ale żyje, żyła i dała świadectwo swojego życia, pokazał, co dzieje się w momencie poczęcia życia ludzkiego. Jest tam taki piękny cytat, że w momencie y, zetknięcia się komórki y, gamety żeńskiej, gamety męskiej, stwarza się nowe życie, i z nieba wychodzi świetlisty promień, który dotyka łona kobiety, i w tym momencie, w to nowe życie, zaszczepiana jest dusza. W pełni dojrzała, ukształtowana i niezmienna aż do starości, aż do momentu odejścia. Jakby dla mnie jest to tak przekonywujące, że jest to ta jedność ciała, umysłu i duszy, że my tego nie możemy rozdzielić w żaden sposób. No to jest pewna ilustracja chyba kanadyjskich badaczy, którzy uchwycili pod mikroskopem moment połączenia się obu komórek, i w tym momencie wychodzi właśnie taki blask. Przy, przy no myślę, że to są te cuda, tak, które, których my doświadczamy, a które są takie drobne, niewielkie i e, musimy się bardzo skupić, żeby ich doświadczyć. No to zapytam wprost: co mają zrobić ci, którzy dzisiaj być może to oglądają, e, pragną potomstwa, ale jednocześnie w środku gdzieś trwa jakaś taka walka? I e, 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 no tak, walka to będzie chyba naj, najlepsze słowo. No i nagle dowiadują się o czymś, co może być pewnym remedium, ale nie takim rozwiązaniem technologicznym, szybkim, mechanicznym, tylko właśnie poprzez proces, ale proces, który poprowadzi ich do być może do tego szczęścia. Jak ten proces się zaczyna? No same, samo stwierdzenie, przyczynowe leczenie niepłodności, my szukamy przyczyny. Sam, sama ginekologia, jakby czasami, ja jestem internistą, lekarzem rodzinnym, mhm. więc jakby ten aspekt ginekologiczny dla mnie często jest na y, ostatnim miejscu w diagnozowaniu. On tylko pokazuje pewną nieprawidłowość. My się skupiamy bardzo mocno na obserwacji cyklu kobiety, uczymy kobiety dzień po dniu badać swoje zdrowie na podstawie cyklu, niezależnie jaki sposób obserwacji kobieta wybierze. I mając taką mapę jej obserwacji, widząc na przykład półroczną obserwację cykli, jestem w stanie powiedzieć nieprawidłowości w diecie, stany zapalne, może problemy z tarczycą, może z prolaktyną, jakby na podstawie obserwacji samego cyklu jest to tak ważny biomarker. Tak jak przychodzi do mnie ktoś i mówi, mam katar to ja nie daję mu od razu antybiotyku, tylko pytam, jaki ten katar jest, od kiedy on trwa, czy przy tym jest gorączka, ból głowy, czy jakieś inne dolegliwości i wiem, czy to jest ostre zapalenie zatok, czy to jest alergiczny katar, który powinnam zupełnie inaczej leczyć. Tak samo cykl kobiety. Wszystkie kobiety działają według określonego schematu i są cykliczne. Cykliczne jak natura. Ale nie ma dwóch takich samych wiosen, dwóch takich samych zim i nie ma dwóch takich samych kobiet. Więc te szczegóły, te niuanse Przebiegu cyklu sprawiają, że my, jak po nitce do kłębka, odnajdujemy te przyczyny. Czasami jest to prosty proces, bo okazuje się, że to jest tarczyca, że to jest jakaś bakteria, że to są nieprawidłowości hormonalne, które możemy bardzo szybko wyrównać, ale czasami są to złożone zaburzenia immunologiczne, które trzeba doprowadzić do pewnego stanu równowagi. Pani doktor, i do tej rozmowy chcę Panią zaprosić, do tej głębszej rozmowy. Ponieważ y, chciałbym, żeby na koniec naszej rozmowy, naszego spotkania y, pary, które to oglądają, no, wzięły jak najwięcej y, z tej wiedzy. Y, więc po prostu będę stawiał takie pytania y, y, no, wprost I, i konkretne. Y, obserwacja tego cyklu polega na czym? Na obserwacji y, śluzu, na obserwacji własnego ciała, jak ono się zachowuje, koloru, y, Obserwacja cyklu polega na obserwacji biomarkerów, które płyną z ciała kobiety. Jest to między innymi temperatura i mhm. są to różnego rodzaju wydzieliny pochwowe, niekoniecznie śluz. Mhm. Ale pytanie chociażby o jakość miesiączki, o kolor, obfitość, długość. Pytanie o bóle w trakcie miesiączki. Kobiety se zaznaczają do, dodatkowo do tych obserwacji cyklu. Jak reagują, czy mają bóle kręgosłupa, czy mają migreny, czy niektóre mają jakieś drętwienia kończyn na przykład, co też nam sugeruje pewien kierunek, w którym my powinniśmy pójść. Um, Cykl ma swoje określone ramy, jakby określone swoje fazy. Więc poszczególne fazy, fazę dojrzewania pęcherzyka, fazę owulacji i fazę już poowulacyjną po i pewna długość, jakość tych faz, jakość tego śluzu, ilość. My możemy to wszystko wyliczyć pewnymi też um, um, czynnikami, widzieć jak to się zmienia po leczeniu. Wszystko to daje nam ogromną wiedzę na temat tego, czy mogą być jakiekolwiek zaburzenia i z jakiego piętra na ciała kobiecego takie zaburzenia mogą płynąć. Te biomarkery to są po prostu oznaki cyklu. Tak, tak i wszystko co temu towarzyszy. Więc rozumiem, że to badanie. Wstępne, czyli szukanie tej przyczyny na podstawie obserwacji samego cyklu polega na tym, że kobieta prowadzi jakiś kalendarz, jakiś zeszyt obserwacji, Okropne który słowo wpisuje. Kalendarz. Ja staram się od tego uciec, ale, ale bardzo często kobiety przychodzą i mówią, mam ten swój kalendarzyk. Otóż kalendarzyk miały, kalendarzy miały nasze prababcie, mhm. a my mamy teraz skomplikowane i bardzo skuteczne metody obserwacji, gdzie są opisane pewne wskaźniki, Ile mają trwać, co mamy zaobserwować, jak mamy to zapisać? Kiedyś się mówiło, że owulacja jest zawsze w 14 dniu cyklu, i jak na przykład były zalecane tabletki antykoncepcyjne przez ginekologa, albo jakieś leczenie było prowadzone, to na przykład po owulacji kobieta miała powiedzmy od 16 dnia cyklu brać sobie progesteron, który jest chorążym ciąży, on wpływa na tą drugą fazę, podtrzymuje ciąży, jeżeli jest poczęcie, i miała brać go od 16 dnia cyklu. Jeśli miała cykle nieregularne, to ona swoją owulację mogła mieć w 20 dniu cyklu, a progesteron dany w 16 dniu skutecznie latami blokował owulację i możliwość poczęcia. Więc tutaj my dostosowujemy się jakby do tego, co pokazuje nam ta obserwacja kobiety, bo każda jest inna. I my jesteśmy w stanie co do dnia podać określone leki, czy dać określone instrukcje, żeby leczenie było jak, jak najskuteczniejsze, holistyczne i zindywidualizowane? No, wziąłem e, ciężar pytania <laughs> na temat kalendarzyka <laughs> na siebie. Drogie panie, więc e, załatwiona sprawa. E, Okej, okay. czyli obserwowanie, obserwowanie własnego ciała. E, jak długo trzeba obserwować w tej, w tej metodzie, żeby wyciągnąć jakieś pierwsze wnioski? To tak jak statystyka mówi, co najmniej trzy cykle, żebyśmy mieli co do czego porównać. Mhm. Ale zdarza się tak, że y, na przykład latami para nie może zajść w ciążę, obserwuje się pierwszy cykl, tak rzetelnie obserwuje, znajduje to okienko płodności i po tych latach niemożności przyjeżdża od razu z testem ciążowym dodatnim. Więc czasami sam proces obserwacji, znajomości i akceptacji swojej natury i swojego ciała odblokowuje nam ten aspekt na przykład, myślę, psychologiczny i daje bardzo dobry efekt. Albo kobiety, które nie miały miesiączki latami, zaczynają się obserwować i nagle występują regularne miesiączki. Ale to byłby z kolei dowód na to, że im więcej czasu albo im więcej uważności poświęcimy sobie, swojemu ciału, wchodzimy w pewien stan no takiego, może nie zrelaksowania, tylko jakiejś takiej właśnie więzi z samym sobą bo skoro dowodem na to, że jest, że kobiety zaczynają siebie obserwować i na przykład ten cykl się stabilizuje, jest bardziej powtarzalny, to znaczy, że w jakiś sposób jedną z przyczyn jest brak harmonii nas z, z samym sobą po prostu. Dzisiejszy świat w ogóle chyba odsuwa nas trochę od samych siebie i kobiety od kobiecości, więc myślę, że faktycznie ten y, moment powrotu do siebie, powrotu do natury i y, Zobaczenia tego, że ja jestem najlepsza w tym, jak zostałam stworzona, daje też pewnie jakiś wyrzut endorfin mm. i odblokowuje pewne e, reakcje bo niekoniecznie emocje, ale reakcje, które są sprzyjające. Czyli jakaś autoakceptacja po prostu, że jestem piękna taka, jaka jestem, taka, jaka zostałam I stworzona. uważność, to co pan powiedział, i uważność na to, co się we mnie dzieje, to też nam daje takie poczucie pewności, bo bardzo często decyzje, które są podejmowane na przykład przez małżonków, którzy nie chcą iść pewną ścieżką, ale lekarz w białym fartuchu mówi, że nie ma innego wyjścia mhm. i oni wchodzą w taki proces z lęku, z niewiedzy A z drugiej i później z pragnienia, prawda? Z pragnienia oczywiście, ale na przykład żałują niektórych swoich kroków, bo jakby takie rozmowy też są. Te decyzje wynikają właśnie z niewiedzy. Im więcej małżeństwo, para, kobieta, mężczyzna ma wiedzy na temat tego co się dzieje i co oni mogą zrobić i co ich ciało pokazuje, to tym decyzje są bardziej ich i mniej jest później zwracania się takiego do przyszłości, że mogliśmy zrobić inaczej. No, potrzeba dwoje do pary. Więc y, chciałbym teraz zapytać o tę drugą stronę, o panów. Y, no, bo dziecko przecież nie bierze się znikąd, y, ani też samej kobiety. Y, czy często bywa tak, że właśnie zdiagnozowanie tych problemów z płodnością y, swoje źródło ma właśnie w mężczyźnie? Mówi się procentowo, że około 40% przyczyn to przyczyna po stronie kobiety, 40% po stronie mężczyzny i 20% to są takie małżeństwa, gdzie jedna i druga strona gdzieś tam troszeczkę nie domaga. To dużo, bo muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że w takiej powszechnej myśli, w jakiejś takiej dyskursie nawet między mężczyznami, to często chyba mężczyźni próbują przerzucić tę odpowiedzialność na kobiety. To znaczy, moja dziewczyna, moja żona, moja partnerka nie może zajść. Nie, nie może zajść w ciąży. Nie, nie możemy mieć dziecka, ale to ona nie może. Tak? A, a te, ta statystyka pokazywałaby jednak, że to jest obopólny może nie problem, ale wyzwanie. Żeby zdiagnozować te problemy. No tu, w zależności od publikacji, ale ogólnie mówi się o tym o tej takiej równości w przyczynach, faktycznie. Wydaje mi się, że u mężczyzn jest to bardzo wrażliwa taka kwestia, i u kobiety też łatwiej przebiega cała diagnostyka i sprawdzanie, bo mamy na bieżąco cykl za cyklem, widzimy, co się mhm. dzieje. U mężczyzn tak naprawdę możemy sprawdzić co trzy miesiące, bo cały cykl spermatogenezy trwa od 75 do 90 dni. Więc jak chcemy badać, to też to jest troszeczkę bardziej żmudne. Tutaj mamy cykl obserwacje, a żeby zbadać mężczyzny, parametry, to musimy zrobić spermatogram, czyli jakby trzeba pobrać to nasienie i to wszystko robi się mhm. wtedy takie bardziej intymne, bardziej skomplikowane, więc myślę, że może... No jasne, a tu też z nie może tego wchodzić wynika. w grę ani żadna, w żaden sposób, ani masturbacja, ani jakieś takie wywoływanie tego nasienia w sposób taki No, no natomiast znaleźliśmy na to sposób, żeby to było też takie jakościowo dla małżonków. Mhm. Jak najmniej traumatyczne, o tak bym to powiedziała. I są specjalne osłonki, w które można pobrać nasienie w trakcie współżycia. Okej. Okay. Czyli da się. Jak się, się, się chwilę pomyśli, to, <laughs> to można. I się nad tym popracuje, to się da. Sponsorem podcastu jest Magnetomedia. Producent webinarów, podcastów i kursów online. Pozwól nam opowiedzieć Twoją historię. Magnetomedia.pl Tu może pojawić się Twoja reklama. Odbudowani. Społeczność z wartościami. I, I co z tego badania może wyjść? To znaczy, jakie, jakie parametry, jakie wnioski się wyciąga? Mierzymy podstawowe parametry nasienia i już na podstawie tych podstawowych parametrów jesteśmy w stanie powiedzieć, czy są niedomogi hormonalne, czy jest stan zapalny, czy gdzieś są jakieś genetyczne, na przykład kwestie jeszcze do pogłębienia, do sprawdzenia. I wtedy też również mężczyznę można diagnozować, można leczyć w sposób skuteczny nawet jeżeli nie uda się wyprowadzić tych wartości tych parametrów na których nam zależy liczbowych plemników mhm. do tych optymalnych to y, wektor płodności w, jest wspólny więc wtedy pochylamy się również nad płodnością małżonki kobiety i y, Wywindowanie jej płodności do takiej super płodności, bym powiedziała, nadrabia troszeczkę te nieprawidłowości po stronie mężczyzny. I norma plemników to 39 milionów, a poczęcia przy tej superpłodnej kobiecie zdarzały się w momencie, gdy mieliśmy 3 miliony plemników, milion plemników, więc bardzo, bardzo nisko. Tak naprawdę można by powiedzieć, że poczęcie przy takiej liczbie plemników jest niemożliwe, a jednak te poczęcia się zdarzają. Efekt synergii. Myślę, że tak. Jedno ciągnie drugie. Dokładnie. Piękna, piękny obraz i piękna historia. No dobra, to mamy postawioną jakąś diagnozę yy, dla, dla pary. Czy proces, w który oni wchodzą, to jest nazywamy to procesem leczenia? Tak, jest to proces terapeutyczny, diagnostyczny. Najpierw się diagnozuje, później się leczy. Mhm. Ale staramy się też, żeby to był proces, który łączy który buduje relacje. Zapraszamy zawsze do leczenia, do diagnostyki całą, jakby parę małżeńską. Już do tej nauki my się posługujemy akurat takim modelem Creighton, model system, to jest taki właśnie model obserwacji cyklu, który jest najbardziej diagnostyczny dla nas lekarzy i wchodzą w to razem, wiedzą na czym polega ta obserwacja, co mają tam zaobserwować, jak mają to zapisać. I na wizyty zawsze zapraszamy wspólnie, tak, żeby to była ich wspólna kwestia, żeby oni razem wiedzieli, na czym to wszystko polega. Różnie bywa, tak, logistycznie, ale faktycznie małżonkowie przyjeżdżają w większości wspólnie. Taki czas, w którym można wyprowadzić oba organizmy, upraszczając na prostą, powiem, gdzie ich zdolność do, do poczęcia jest na takim wysokim poziomie, to jest ile pół roku rok. Bardzo różnie. różnie. Mhm. Bardzo różnie. I tu też jakby trzeba pokornie schylić głowę, że to, co nam się wydaje po ludzku już wyprowadzoną płodnością, mhm. może nie dawać tego y, celu w postaci poczęcia jeszcze miesiącami. A to, co czasami nam się wydaje już taką naprawdę trudną sytuacją, nie do przejścia i medycznie trudną do udźwignięcia, że my już. Gdzieś tam ym, tracimy nadzieję, że się uda i para przyjeżdża na następny miesiąc z testem ciążowym dodatnim. Tak trzeba być no, bardzo pokornie. się go odpuści wszystko, to wtedy gdzieś jest taki bywa element i tak. po prostu. Bywa i nie tak. wiem, no nie wiem, no często tak bywa, nie? Ja coś znajomi mówią, pojechaliśmy na wakacje, już daliśmy sobie spokój i ciach, i zmieniliśmy miejsce i w ogóle gdzieś takie zeszło jakieś napięcie z organizmu, coś takiego co nas trzyma i duchowo i cieleśnie. I, tak no, ale to tylko samemu Panu Bogu wiadomo. Ale momencie. zdecydowanie jest tu potrzebna pewna terapia i nie da się powiedzieć, określić jednoznacznie. Yy, liczy wiele ośrodków w Polsce już teraz ma swoje statystyki i yy, widzimy, że mniej więcej dwuletnie leczenie daje nam 60-80% skuteczności. Myślę, że to jest podsumowanie tego pytania. To mega wysoko. To jest bardzo wysoka. O, to jest skuteczne przyczynowe leczenie. To bardzo <laughs> wysoka skuteczność. To, ta wielozespołowość rozumiem, że wchodzą tutaj eksperci i lekarze z różnych dziedzin. Więc pewnie i kwestia diety i gospodarki hormonalnej to są te rzeczy, które muszą być wzięte pod uwagę, a coś jeszcze, jakaś inna taka dziedzina medycyny, która wydawałaby nam się taka serio, naprawdę, to też jest potrzebne? Mhm. Tak? Wiele osób w ogóle zarzuca, że naprotechnologia nie ma swoich badań naukowych. Tyle, że w, w tą naprotechnologię, w to przyczynowe leczenie niepłodności wchodzi w zakres wchodzą w zakres wszystkie badania naukowe, które my mamy no do dyspozycji. No, o Jest to tak, no. zdecydowanie. Więc tutaj począwszy od ginekologii, andrologii, całej interny, bo i alergologia, i endokrynologia, tak? immunologia, dietetyka teraz bardzo mocno, cała medycyna, stylu życia teraz też mocno weszła. Tutaj. Tutaj do, do gry, więc myślę, że ja bym się chyba na żadną tutaj na, na żaden dział tak nie zdziwiła. Um, bo coraz więcej jest też świadomości pacjentów oni przychodzą z konkretną, wydaje mi się już, diagnozą, z konkretnym oczekiwaniem, i wiedzą o swoim organizmie tak dużo, że my jakby tylko możemy um, sumiennie za nimi podążać. Czy sieć tych miejsc, placówek? Yy... Tych centrów związanych właśnie z tą technologią w Polsce, ona się systematycznie z roku na rok powiększa. Całe to nazwiemy community, ta społeczność y, stale rośnie, przybywa. No bo rozumiem, że w dużych ośrodkach jest, prawda? Pewnie im, im gdzieś dalej od dużych ośrodków tym ten problem może być większy z Nie wiem, czy każde województwo, ale każdy rejon Polski. Ma teraz ośrodek, który zajmuje się na szerszą skalę przyczynowym leczeniem niepłodności. I tutaj nie ma zresztą Polacy też, czy nawet za granicę mamy pacjentów, tak? My jesteśmy przy granicy, w stoku, więc czy Litwa, Łotwa, miałam pacjentów z Wysp gdzieś tam, około afrykańskich, ona Polka, on. Y Pochodził stamtąd i też przyjeżdżali. Więc, jakby, tutaj jest kwestia miejsca, które wybierzemy i takiej dostępności, ale już teraz nie ma z tym problemu. Pod jakim hasłem? widzowie, osoby zainteresowane tym tematem powinny szukać tych naj, najbliższych punktów? Myślę, że właśnie na protechnologia przyczynowe leczenie niepłodności i na pewno po nitce do kłębka nie będzie problemu. Super. Zresztą jest strona, y, która y, grupuje wszystkich lekarzy i wszystkich instruktorów certyfikowanych na protechnologów mhm. y, i tam można regionalnie znaleźć jakby regionalnie swojego lekarza czy swojego instruktora, który zacznie się opiekować takim małżeństwem. Nasza rozmowa jest rozmową o, o pragnieniach, o marzeniach, o tym, do czego jesteśmy powołani jako żony, mężowie, jako partnerzy, ale to też rozmowa o życiu. Więc no nie da się rozmawiając o tym przejść tak w sposób taki bardzo, bym powiedział, no niezobowiązujący, bo. Oczekiwania to jedno i myślę, że nie ma takiego rodzica, który myśląc o, o potomstwie, nie myślałby o dziecku zdrowym, o dziecku szczęśliwym, pięknym, kochanym. No ale często przychodzą takie trudne też momenty. Czy pani się spotkała i spotyka w swojej pracy zawodowej i życiu też z takimi momentami? Spotykam się, dużo rozmawiam z małżeństwami, w ogóle rozmowa o niepłodności jest bardzo trudna i ten stres związany z niepłodnością jest porównywalny do stresu związanego z chorobą onkologiczną. Natomiast jestem jeszcze koordynatorem perinatalnej opieki paliatywnej w Fundacji Pomóż im, w Hospicjum dla Dzieci i opiekuję się rodzicami, którzy do nas trafiają w momencie, kiedy są jeszcze w ciąży. I otrzymują diagnozę śmiertelnej wady u swojego dziecka, wady letalnej, czyli takiej, która jest w każdej komórce ciała tego dziecka i medycyna nie ma na to żadnego lekarstwa. I temu dziecku jakby prędzej czy później no, grozi śmierć, krótsze życie niż standardowo innym dzieciom. Ale skoro pani mówi o hospicjum, to znaczy, że są rodzice, którzy mimo tej, tej informacji, tej diagnozy, są gotowi przyjąć to życie? Tak, to rodzice, którzy wybierają jakby urodzenie tego dziecka, podstawą tej naszej opieki jest przede wszystkim opieka psychologiczna, żeby pokazać, może tak media lansują, czy najczęściej trafiają do nas takie informacje, że takie dziecko będzie cierpiało, że urodzi pani potwora, że po co pani to w ogóle? Nikt nie mówi o tym, że rodzice chcą tego dziecka. Rodzice chcą go przytulić, chcą mu powiedzieć po imieniu, chcą się z nim pożegnać i to jest jedno z kluczowych słów, to pożegnanie. Chcą być traktowani jak pełnoprawni rodzice, a nie jak rodzice gorszej kategorii, którzy jakby, których nic nie czeka, bo my nie jesteśmy w stanie z lekarskiego punktu widzenia określić, jak długo taki dzieciaczek będzie żył i ile da swoim rodzicom. To, co mówią rodzice też później, to doświadczenie wielkiej miłości. Wielkiej przemiany w swojej rodzinie, wielkiego cierpienia oczywiście, bo to nie są łatwe decyzje, to nie są łatwe wybory i to później nie jest łatwa sytuacja, w której się znajdują, ale te hospicja dziecięce, które są w całej Polsce, yy, świadczą opiekę 365 dni, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zawsze jest do kogo zadzwonić, do kogo się udać, poprosić o pomoc, zawsze ktoś może przyjechać. My jesteśmy też yy, hospicjum domowym. Więc chcemy, żeby te dzieci miały jak najdłużej tą opiekę i atmosferę miłości domowej, miłości rodziców, swobody rodziców, a nie musiały odchodzić na oddziałach intensywnej terapii. Będę pytał o tych, którzy chcą przyjąć to życie, bo jestem ostatni do tego, żeby rozmawiać o tych, którzy nie chcą. Ka tak jak w przypadku problemów z płodnością, każdy jest indywidualny, każdy podejmuje własną decyzję i myślę, że to jest na pewno mega trudne, dla tych wszystkich osób, które muszą stanąć przed taką decyzją. Więc pytam tylko o tych, którzy, którzy chcą, którzy przyjmują takie życie. Czy ma Pani jakieś takie świadectwo, kogoś, kto właśnie przyjął to życie, no i może nie tyle odmieniło jego życie, ale, a może w pewnym sensie tak? Może w jakiś sposób zadziałało tak, że ten, ten strach okazał się zbyt duży, ten lęk okazał się zbyt duży, że za tym wszystkim Zatem pewnie też ogromnym cierpieniem była też ogromna miłość i takie zrozumienie też życia i własnego, i tych, których mamy dookoła. W ogóle mam takie doświadczenie, że rodziny, małżeństwa, które w tych najtrudniejszych sytuacjach yy, wybierają opcję pro-life. Czyli opcje za życiem dla swoich dzieci, niezależnie czy to jest rezygnacja z programu in vitro, gdzie mogą zginąć ich dzieci, i długotrwałe np. leczenie, albo adopcja, czy to jest właśnie decyzja przyjęcia chorego dziecka do swojej rodziny. To są rodziny, które y, muszą mieć pomoc psychologiczną, bo to są trudne emocje, trudne doświadczenia, ale one nie żałują tych decyzji. Natomiast wielokrotnie. Y, bo jakby tutaj chciałabym też, żeby wybrzmiało. My nie oceniamy tych rodzin, które wybrały inny sposób postępowania w postaci na przykład programu in vitro, czy inny sposób postępowania w postaci, wtedy, kiedy jeszcze w Polsce to było dopuszczalne, usunięcia ciąży, kiedy dzieciaczek jest chory. To nie chodzi o ocenę. Dokładnie. Chodzi mhm. o to, żeby pokazać, że są metody, z których można skorzystać alternatywnie do tego, co mówi nam i podpowiada świat i często jakby medyczny świat. Że y, wytrzymanie w tej opcji pro-life daje pewne pewne czyste i lekkie sumienie i taki spokój ducha tych rodziców, że oni zrobili wszystko, żeby te dzieci były bezpieczne, żeby były zdrowe i żeby żyły. Bo to nie jest tak, że pro-life to jest antycoś. tylko pro-life to jest... swoje źródło ma w naturze, czyli w tym, co jest nam na takim poziomie podstawowym dane i w pewnym sensie zadane, prawda? Więc też jakby w, w, w tym duchu myślę, że prowadzimy te, te rozmowę. Czy ta opieka paliatywna, w tej neonatologii, ona jest w jakiś sposób zorganizowana w naszym kraju? To znaczy, bo mówimy o fundacjach, mówimy o hospicjach, i ja od razu przychodzi mi na myśl jakieś prywatne inicjatywy, jakieś zbiórki, a zawsze zadaję w takich momentach pytanie, no to gdzie są jakieś oddziały, szpitale? Że, że ciągle gdzieś tej, na tym poziomie takim państwowym kulejemy, jeśli chodzi o, o to bezpieczeństwo. I jak to wygląda w kraju? W medycynie chodzi o standardy. O standardy postępowania. I wtedy wszyscy trzymamy się jakby jednego sposobu y, świadczenia usług w danej sytuacji. I y, nie ma w tej chwili jednego standardu postępowania dotyczącego właśnie tych trudnych y, y, ciąż, trudnych porodów. Tak naprawdę, niestety, myślę, że tu mogę powiedzieć to głośno. Regionalnie to, co wydeptaliśmy, to nasze. W mhm. zależności, kto jest w szpitalu, jak jest w szpitalu, czy mamy kontakty, czy nie mamy kontaktów, brakuje takiego koordynatora, który by przeprowadzał takie małżeństwo, taką rodzinę przez te trudne chwile w szpitalu, który, gdzie byłaby zawsze dostępna na przykład oddzielna sala dla takich porodów gdzie wiadomo, że rodzice się chcą pożegnać, hmm. gdzie nie chcą leżeć blisko płaczących dzieci, tego huczącego KTG, które mówi o biciu serca innego dziecka, a w, w naszego, y, serca, y, naszego serca, naszego dziecka już nie ma, co dodatkowo podbija bardzo mocno stres i, i w pamięci tych rodziców bardzo długo tkwi. Więc tutaj to, co nam się udało zrobić na piechotę i te standardy, które my sobie wypracowaliśmy tak indywidualnie, to funkcjonuje, ale brakuje takiego odgórnego schematu, który by, um, który by gwarantował jakość świadczenia w takich trudnych sytuacjach. Pani doktor, teraz przysłuchuję się temu, co pani mówi, więc jakaś oddzielna sala. No to to nie są jakieś. Wygórowane oczekiwania, których nie można spełnić. To nie są jakieś oczekiwania z kosmosu. Rozumiem, że te, ta standaryzacja, ona się, gdy tak się na nią chwilę pochylimy i pomyślimy, no to, to nie są jakieś Himalaje, których nie da się zrealizować. No nie są. Natomiast no, nasza służba zdrowia jest tak zorganizowana, że brakuje personelu, brakuje czasu. Jakby Ja to rozumiem, w ogóle tutaj nie kwestionuję. Nie, nie, ja też to rozumiem, tylko miejsc, moje pytanie których... idzie w, w tym kierunku, że. No matko, no nie róbmy z rzeczy wbrew pozorom prostych do zorganizowania. Przecież no, miliony idą na szpitale, remontuje się sale, podjazdy, zajazdy, lądowiska. No, nie wierzę, że na oddziale porodowym nie da się zrobić jednej dodatkowej sali. Myślę, że da się i o to walczymy. Jakby jest teraz postulowany pewien standard postępowania, który mielibyśmy w gwarancji wtedy, w momencie, kiedy taka, takie małżeństwo, taka para do nas trafia. Ym, nie są te toż, też częste sytuacje, bo te sytuacje czasami zdarzają się raz na rok. Czasami raz w miesiącu, bo to prawo serii i bywa, że częściej, ale nie są to takie sytuacje, że siedem porodów w trakcie tygodnia to jest właśnie argument za tym, żeby dokładnie przygotować takie miejsce. Dokładnie tak. To nie jest argument przeciwko temu, tylko właśnie za tym. Dobra, a trwają w ogóle prace nad tym, żeby stworzyć taką standaryzację? Jesteśmy w trakcie. Są fundacje, które jakby temu przewodzą mają rękę na pulsie. I cały czas czekamy na jakieś odgórne decyzje. To jeszcze zapytam o tą opiekę domową, bo na wstępie, naszej, na wstępie naszej rozmowy byłem przekonany o tym, że jednak te miejsca, o których mielibyśmy rozmawiać, czyli bezpieczne, takie dające jak najwięcej wsparcia, to będą jeszcze oddziały, no nazwijmy je szpitalne, paraszpitalne, czyli jakieś takie instytuty, oddziały, w których w, w których jest ta opieka, a pani mnie zbiła z pantałyku, bo powiedziała, że nie, to dom ma być tym miejscem. No teraz rozumiem, dlaczego dom ma być tym miejscem. Czyli jest to kwestia też takiego, no takiego próby odejścia, no żeby poczuć ten dom jednak, że to dziecko w tym domu było, tak? Czyli czegoś, co jest dla nas najbardziej bezpiecznym miejscem na świecie, czyli mój dom. Tak, ale tutaj liczy się też czas spędzany wspólnie, a na oddziałach intensywnej terapii nie można być cały czas, nie może być cały czas rodzina, często rodzeństwo, dziadkowie jakby też potrzebują tego kontaktu, też chcieliby, nie wiem, dotknąć, pożegnać się, na takim oddziale nie ma na to miejsca. Nie ma takich fizycznych możliwości w ogóle, a w domu y, wiadomo, że ten czas jest ograniczony. Więc tutaj żadne nasze działania medyczne, tak zwana czasami nawet uporczywa terapia, nie sprawi, że taki dzieciaczek będzie ży żył kilkadziesiąt lat. On będzie żył może kilka dni dłużej, kilka tygodni dłużej. Więc jeżeli my o tym wiemy, że jest taka sytuacja, że nie wydłużymy znacząco długości życia, to możemy maksymalnie poprawić jego jakość. A ta jakość życia jest najlepsza jednak w domu. No i w tej dyskusji pewnie pojawią się takie głosy, od których zresztą Pani też zaczęła, że to będzie cierpienie, że to będzie przedłużanie, że to będzie niehumanitarny sposób traktowania człowieka, że przecież mamy XXI wiek. To po co to wszystko? Medycyna jest w tym momencie już na takim poziomie swojego rozwoju, że jesteśmy w stanie zniwelować wszelkie możliwe cierpienie człowieka do minimum. I cierpienie jest owszem psychiczne, bo jakby od tego nie uciekniemy, nikt nie jest na to przygotowany i nie jest w stanie bez mrugnięcia okiem, okiem się temu przyglądać, zwłaszcza rodzić dziecku. Natomiast możemy zniwelować to cierpienie fizyczne do minimum. Pani doktor, coś co kończąc naszą rozmowę, <coughs> chciałaby Pani pragnęła, żeby wybrzmiało na koniec tego naszego spotkania jako swoiste przesłanie, coś czego możemy się chwycić dzisiaj i nieść to w sercu swoim. To ja chciałabym powiedzieć, że życie jest nadrzędną wartością, które my możemy otrzymać, które my otrzymaliśmy i o które warto walczyć. Życie to nie jest coś, co nam się należy. To jest dar. I my powinniśmy jakby ten dar umieć przyjmować, o ten dar umieć zadbać, nie traktować to jako pewnego rodzaju roszczenie, tylko cel, do którego dążymy, ale dar, który jest nam potrzebny, Pisany w jakiś sposób i z medycznego punktu widzenia, y, życie jest tym y, czymś najbardziej drogocennym, o co możemy dbać i o co się troszczyć. A czasem warto zmierzyć się z mrokiem, bo czasem warto zmierzyć się. Czasem warto zmierzyć się z mrokiem, by przezwyciężyć strach jak ten.